No teraz już Grzegorz przegiąłeś. Zobaczysz, ludzie dojadą cię w komentarzach. To obejrzyj ten film do końca, a jak moja koncepcja ci się nie spodoba, to mnie skrytykuj, okej? Okej. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym dość kontrowersyjnym filmie postaram się udowodnić, dlaczego osoby, które chcą odłożyć na zakup nieruchomości i kupić ją bez kredytu, mają z tym tak duży problem. Kiedy to z kolei kredytobiorcy, na przykład po 10 latach, spłacają bez większych problemów cały kredyt i mają nieobciążoną nieruchomość. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka i zaczynamy. Zacznijmy więc od tego, że żyjemy w pewnym systemie finansowym. Jedni powiedzą, że jest on niewolniczy czy też złodziejski, ale drudzy z kolei dorabiają się ogromnych fortun. A te dwie grupy odróżnia jedynie to, że ci drudzy działają zgodnie z zestawem pewnych reguł. I tym filmem przedstawię kilka z nich. No więc przez to, że pozwolono bankom kreować pieniądze z powietrza, mamy do czynienia z permanentną inflacją, która powoduje, że wszystko drożeje, w tym również nieruchomości. Stąd jeśli zbierasz na zakup na przykład mieszkania, to po pewnym czasie zauważysz, że jego cena ci ucieka. I często bywa tak, że po pewnym czasie brakuje ci jeszcze więcej środków na jego zakup niż było to na początku. Zobaczmy to więc na przykładzie. Spójrz na lewą kolumnę. Kiedyś twoje wymarzone mieszkanie kosztowało na przykład 400 tysięcy złotych, a ty miałeś, czy też miałaś odłożone 20 tysięcy złotych. Teraz zobacz na prawą kolumnę, ponieważ minął jakiś czas i cena mieszkania wzrosła do 500 tysięcy złotych, a ty powiększyłeś, czy też powiększyłaś swoje oszczędności i masz teraz 50 tysięcy złotych. Porównując zatem najniższy wiersz, to kiedyś brakowało ci 400 tysięcy minus 20 tysięcy złotych, czyli 380 tysięcy złotych. A teraz brakuje ci 450 tysięcy złotych, co oczywiście powoduje twoją frustrację. No i masz wybór, czy upierać się przy swoim, przez to żyć w stresie i marnować sobie życie, czy też zrozumieć, że jak w końcu kupisz nieruchomość po danej cenie, to ta cena ci się już nie zmieni. Natomiast ta sama inflacja, która ciągle podnosi ceny nieruchomości, w końcu zniszczy twój znienawidzony kredyt hipoteczny. Doświadczamy tego na co dzień, ponieważ nasi klienci po latach od skorzystania z naszych usług przedstawiają nam swoją sytuację i sami mówią, że nigdy nie mogliby sobie pozwolić na zakup posiadanej nieruchomości, gdyby nie zmiana sposobu ich myślenia. Należy tutaj jednak od razu wyraźnie zaznaczyć, że kredyt hipoteczny posiada również ciemne strony. Jednak zachowując pewne środki ostrożności, korzyści kredytu hipotecznego wyraźnie przeważają. Te środki ostrożności to m.in. rata na odpowiednim poziomie w stosunku do wynagrodzenia, posiadanie odpowiedniej poduszki finansowej po wzięciu kredytu hipotecznego oraz oprocentowanie okresowo stałe. Za moment przedstawię bardzo ciekawą historię, ale jeśli interesują Cię tego typu treści, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Zatem, aby to jeszcze bardziej Ci uzmysłowić, to przeanalizujmy to na podstawie dwóch bohaterów bajki Aleksandra Fredry. No więc Paweł postanowił w 2013 roku kupić mieszkanie na kredyt, kiedy to Gaweł powiedział, że nigdy w życiu nie weźmie kredytu hipotecznego i postanowił odkładać swoje środki na ten cel. Średnia cena mieszkania w tamtym okresie w Krakowie wynosiła 6460 zł za metr kwadratowy. No więc Paweł kupił 50 metrów kwadratowych, zatem zapłacił za to mieszkanie 323 tysiące złotych. Posiadał on 23 tysiące złotych środków własnych, więc kredyt wziął na kwotę 300 tysięcy złotych.
Kredyt był brany na okres 30 lat, więc w tamtym okresie przy oprocentowaniu 4,2% w skali roku rata wyniosła go około 1467 zł. Gaweł również chciał się usamodzielnić, więc wynajął mieszkanie piętro niżej w tym samym budynku, co Paweł zakupił swoje. Gaweł również płacił za wynajem 1467 zł plus oczywiście czynsz oraz media. Jako że nasi bohaterowie na koniec każdego miesiąca mieli po 1000 zł oszczędności, to Gaweł odkładał te środki na zakup mieszkania, a Paweł przeznaczał je na nadpłatę swojego kredytu hipotecznego. Niestety w kolejnym roku właściciel mieszkania Gawła podniósł mu czynsz do 1550 zł. Natomiast Pawłowi spadła rata do 1300 zł, ponieważ po pierwsze w tamtym okresie spadły stopy procentowe, a po drugie nadpłacił już on część swojego kredytu hipotecznego. I tak mijały kolejne lata. Wynagrodzenie obu panów rosło w wyniku inflacji, raty były raz mniejsze, a raz większe w wyniku zmiany stóp procentowych, natomiast ceny mieszkań i czynszów zmierzały na wykresie wyłącznie na północ. 10 lat później nasi antagoniści zarabiali o 50% więcej i poprzez nadpłaty Paweł wpłacał już ostatnią ratę kredytową do swojego banku. Ponieważ tę kwotę, co Gaweł dodatkowo płacił za coraz większy wynajem, Paweł wpłacał na nadpłatę kredytu. Tak, nawiasem mówiąc, w tym oto tutaj filmie, który znajdziesz również w opisie tego filmu, pokazuje, jak spłacić kredyt hipoteczny w okresie do 10 lat. I że jest to absolutnie możliwe i to całkiem niewielkim kosztem. Gaweł z kolei w czasie tych 10 lat dołożył do swoich początkowych 23 tysięcy złotych oszczędności jeszcze 120 razy po średnio 1000 zł. Oraz od tego zyskał na odsetkach bankowych średnio 3% rocznie, minus oczywiście podatek, więc dało to wszystko razem 165 tysięcy złotych. Zatem obecnie sytuacja naszych bohaterów wygląda następująco. Paweł, który jest w kolumnie po lewej, ma mieszkanie, którego cena wynosi 50 razy 11200 zł, ponieważ do tego poziomu za metr kwadratowy wzrosła cena mieszkania w Krakowie, czyli jest to 560 tysięcy zł. Przypomnę, że kupił je 10 lat temu za 323 tysiące zł. Paweł nie ma też kredytu hipotecznego, ponieważ ten został już spłacony. Zatem jego majątek to owe 560 tysięcy złotych. Natomiast Gaweł po prawej również nie ma kredytu, ponieważ nigdy go nie brał. Posiada za to 165 tysięcy złotych oszczędności, ale mieszkanie, które wynajmuje, kosztuje już 560 tysięcy złotych. Więc do jego zakupu brakuje mu 395 tysięcy złotych. Więc jest to o 95 tysięcy złotych więcej niż jeszcze 10 lat temu. Oczywiście najwięksi przeciwnicy kredytów hipotecznych mogą zarzucić, że ceny nieruchomości mogą też spadać, a to jest tylko wybrany okres czasu. Takie osoby zapraszam do tego oto tutaj filmu, który znajdziesz również w opisie tego filmu, na którym rozkładam ekonomię na czynniki pierwsze i pokazuję, jakie są zależności między inflacją a wzrostem cen nieruchomości. Ponieważ są oczywiście sytuacje, kiedy ceny tych ostatnich spadają pomimo inflacji. Dzięki temu można wybrać bardzo dobry moment na zakup nieruchomości, niemniej jednak nawet jeśli ceny nieruchomości przez okres owych 10 lat pozostałyby na tym samym poziomie, to jak widać w żółtej kolumnie po prawej, Gaweł mając 165 tysięcy złotych nadal nie może sobie pozwolić na zakup takiego mieszkania, jakie ma Paweł.
ponieważ do owych 323 tysięcy złotych, jak widać na pomarańczowo, brakuje mu jeszcze 158 tysięcy złotych. A dzieje się tak dlatego, ponieważ Gaweł całą kwotę wynajmu przekazywał właścicielowi. Kiedy to u Pawła część raty szła na spłatę jego kredytu hipotecznego. Dodatkowo też koszty najmu, które ponosił Gaweł, były coraz wyższe, a Paweł mógł tę różnicę przekazać na nadpłatę swojego kredytu hipotecznego. Natomiast jeśli ty masz już swój kredyt hipoteczny i chcesz sprawdzić, czy możesz płacić niższą ratę, przenosząc go do innego banku, lub w ogóle myślisz o wzięciu kredytu hipotecznego, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że ty nam nic nie płacisz, a my możemy ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Jak więc widzisz, jeśli nie odkładasz naprawdę ogromnych kwot, przykładowo 10 tysięcy złotych miesięcznie, to zakup mieszkania czy też budowa domu za gotówkę może okazać się wręcz nierealna lub w najlepszej opcji będzie trwać długie lata. A nawet jeśli uda ci się zrealizować swój cel, to będziesz już starszy i przez to z oczywistych względów krócej pocieszysz się swoją wymarzoną nieruchomością. Może być też tak, że tak zagorzale odkładałeś czy też odkładałaś każdą złotówkę, że twoja młodość minęła, a ty w tym czasie niczego innego nie pamiętasz, tylko pracę na granicy swoich możliwości. A zamiast plaży w ciepłych krajach, widziałeś tylko piasek w betoniarce w swojej robocie. Zatem przemyśl sobie, czy na pewno jedynie dla swoich przekonań warto poświęcać aż tak dużo. Zapraszam więc do merytorycznej dyskusji na dole w komentarzach, a ja dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strach, nie inwestuj.